Siemaneczko, witajcie. Ponownie pomagamy dla Liary w Mass Effect 2. Nie to. Ale słabo. Dobra, jakoś się udało w dosyć sporych bólach. Shepard, masz jakieś informacje na temat obserwatora? Wow. Muszę zdobyć więcej danych. Daj mi znać na co. Handlarz worczów nie życzy sobie więcej kontaktów z Salarianinem. Salarianina jest więcej szkody niż pożytku. Dobra, poszukajmy więcej danych. Sprzedawaj przy 25. Nie słuchasz mnie. Chcę kupić tu wszystko. No dalej, nie rób mi tego. Nie to. To. Dobra. Kolejnych danych. Na podstawie tych danych będziemy mogli zdecydować. Prezentujemy naszą doroczną listę 10 najbogatszych obywateli Liu. Czy niebiosa nadal są błękitne jak Asari? Czy też Volusowie w końcu dotarli na szczyt? Nie przegapcie reportażu o odzieżowych gafach uczestników zeszłotygodniowej gali nagród handlowych. To i jeszcze więcej w codziennych rozrywkach finansowych. Spekulujesz na prefabrykatach? Czemu nie? Kolejny terminal. Bardzo ładnie po kolei, jedno po drugim. Taki terminal będziemy hakować? No szaleństwo. Ma być bezpieczne. Wszystko co trafia do mojego kombinezonu musi mieć 100% gwarancję bezpieczeństwa. Dobra, kolejne. Będziemy zaraz to czytać. Nie mam jeszcze jedynki. Jeszcze jakiś jeden. To są fakty galaktyczne, to nie. Szukam jeszcze jakiegoś terminala. Wyczuwam w powietrzu nienawiść, ale nikt nie walczy. Jakby nie chcieli. Zabijasz gościa, który do ciebie celuje. Tutaj nie wiadomo, chodzi głupota. Dobra.
Handlarz próbował zabić Batarianina, twierdzi, że nienawidzi tych, co trzymają u niewolników, ale ludzie walczyli raczej o pieniądze. Radzę uważać. Przemytnik i zabójca odmówili współpracy z Worczami. Turianin zadaje zbyt wiele pytań. Turianin mi chyba najbardziej pasuje. Shepard, masz jakieś informacje na temat obserwatora? Zabij Turianina. Dziękuję, Shepard. Zaraz to załatwię. Moi ludzie zajmują pozycję. Kiedy tu znowu wpadniesz, wszystkiego się dowiesz. Zobaczymy, czy dobrze wybrałem. Nie wiemy żadnego świństwa, jeśli zrobimy to naturalnie. I właśnie dlatego nie powinno się chodzić na randkę. A potem musiałam odpowiedzieć na więcej gatunków. Zaginęła grupa archeologów firmy Exogeni, ostatnio widzianej w układzie Enoch gromady Aeria. Obszarze znalazły aktywne działań piratów. Bataryjska grupa handlowa ogłosiła, że chce pozwać Radę Cytadeli. Nie ma czegoś bardziej ekstrawagantnego. Zobaczymy, czy pomogliśmy liarze, czy jednak odwaliliśmy chałturę. Shepard, jak dobrze cię znowu widzę. Zlikwidowałam cel. Jeśli to on był obserwatorem, to nie miał przy sobie żadnych danych. Pozostali zeszli pod ziemię. Cholera, byłam tak blisko. Przepraszam, nie chciałam być niewdzięczna. To frustrujące, tak długo... Myślałam, że to właściwy cel. Nie powinno ci być przykro. Pomagałaś przyjaciółce. Handlarza cieni otaczają sekrety. To nie pierwszy raz, kiedy zawiódł mnie obiecujący trop. Ale nie może się ukrywać w nieskończoność. A kiedy znajdę handlarza cieni, przyłożę mu polem biotycznym o takiej mocy, że resztki jego ciała zmieszczą się w filiżance. Daj mi znać, jeżeli będziesz potrzebować pomocy. Tak zrobię. Dziękuję. No dobrze, czy mogę spróbujmy teraz. Wiem, że szukasz handlarza cieni. Wiesz, gdzie... Shepard. W czym mogę ci pomóc? Jak ci idzie? Ciągle czekam. Zgubiłam obserwatora. To krok wstecz. A ja będę czekać. Dziwne. Totalnie dziwne. Ale okej. Dobra, zawijamy się z Ilos, no bo Ilos możemy werbować. A ja chcę wzmocnić tą ekipę, którą mamy teraz. Więc jak najbardziej. Przyjdź do Genetic Paradise i wyjdź ze swojej skorupy oddział. Jak najbardziej będziemy pomagać na razie dla. Chyba nam tylko Jack została, z tego co kojarzę, więc. Powracamy. O, tu nie. Chyba jedyna lokalizacja, gdzie nie można pominąć cutscenki z dokowaniem. No ale cóż, no bywa. Dobra, szybciutko podejrzymy to, co się dzieje na mapie. I z tego, co kojarzę, to właśnie nam zostaje tylko Jack. Tutaj pomagamy. Tragia. No i tutaj będzie, to jest obiekt, który w którym Jack tak naprawdę była tworzona. I ona chce zniszczyć ten obiekt. Już zapomniałam, jak bardzo nienawidzę tego miejsca. Widzisz lądowisko? Musi być na dachu, bo inaczej zarosłoby w ciągu kilku godzin. Shepard, wszędzie wyłapujemy sygnały cieplne.
poza waszą strefą lądowania. Coś zakłóca pracę czujników. To był tajny ośrodek badawczy Cerberusa. Ta, jak oni już coś budują, to solidnie. Dupki. Powrót tutaj był błędem, Shepard. Weź się w garść. Będzie dobrze. Wszystko w porządku, dobra. Zejdźmy na ziemię. Mogłem wziąć Mirandę, byłoby wesołe, weselej. No ale cóż, jest Garus. Stary, dobry ziomuś Garus. Chodźmy tam wreszcie i podłóżmy bombę w mojej celi. Chcę patrzeć, jak to miejsce płonie. Podłożymy. Nigdy nie widziałam tego pokoju. Chyba przywozili nowe dzieci w tych kontenerach. Zarazmowane i głodne. Ja żyłem. Dobra, mamy złamane i teraz będziemy tutaj poznawać. Człowiek iluzja znowu zażądał raportu. Środek wymknął się chyba spod kontroli. Nie powiedział, co ukrywali przed człowiekiem iluzji. Tak naprawdę krok po kroku. Jak to walczyłam? Przez pęknięcia w suficie widziałam światło dzienne. Pomiędzy mną a wolnością był tylko jeden półżywy strażnik. Błagał, żebym darowała mu życie. Zauważyłam! Wareny. Czyli mamy dziką zwierzynę na obiekcie. Stara plama krwi. To wygląda jak arena. Zgadza się. Organizowali tu walki. Wystawiali mnie przeciwko innym dzieciakom. Uwielbiałam to. Jedyne chwile, które spędzałam poza celą. Ruszajmy. O tak. Konsola. Funkcjonariusz ochrony Zemgl, ośrodek Telgi. Obiekty wydostały się z cel. Niszczą wszystko dookoła. Obiekt Zero próbuje się uwolnić. Proszę o zgodę na likwidację. Powtarzam, proszę o zgodę na likwidację. Potrzebujemy tylko Jack. Inne obiekty są zbędne. Ona musi przeżyć. Przyjąłem. Rozpoczynam. To było inaczej. Uciekłam, kiedy zniknęli moi strażnicy. To ja wznieciłam bunt. Może zdarzyło się coś, czego nie widziałaś? Zaatakowały mnie inne dzieciaki, zaatakowali mnie strażnicy, zaatakowały mnie systemy automatyczne. Coś takiego trudno jest błędnie zinterpretować. No to ma rację. Kto kurde zastrzelił tego Warena? Jest jeszcze ciepły. Czyli nie jesteśmy sami na tym obiekcie. Niedobrze. Krwawa horda? Co tu robi krwawa horda?
będę mógł to zrobić? Do czego potrzebowali kostnicy? To był mały ośrodek. Moim zdaniem jakiś chory skurwiel zabił tymi eksperymentami wiele dzieci, a potem analizował swoje dokonania. Bzdura. To ja tu miałam najgorzej, a ja przeżyłam. No, taki schemat już standardowy, czyli Jack widać z całkiem innej perspektywy tutaj. Nie jest znowu się tu znaleźć. Czuję się wkurzona. Jestem niebezpieczną suką, ale jestem też znowu małą dziewczyną. Kurwa, ale to pokręcone. Mamy tutaj sprzeczne informacje pomiędzy tym, co nadają, a tym, co mówi Jack. Ciekawe, czy będziemy mieć możliwość tak naprawdę ujednolicenia. No, trzymali tu dzieci. Dzieci godzinami na nie wrzeszczałam, a one zawsze mnie ignorowały. Musiałam tędy przejść, kiedy uciekłam, ale... Gdzie rejestr? Zapis 1054, ośrodek badawczy Teldin. Wyniki ostatniej iteracji Bergnim są mierne. Obiekty 1, 4 i 6 zmarły. Te, które przeżyły, nie wykazują żadnych zmian biotycznych. Obniżyliśmy temperatury ciała pozostałych obiektów, ale nie wywołało to żadnych korzystnych biotycznie reakcji. Wystąpił natomiast efekt uboczny. Wszystkie obiekty zmarły. Więc nie będziemy próbować na zero. Mam nadzieję, że utrzymamy stały dopływ obiektów o potencjale biotycznym. Szybko je zużywamy. To nie w porządku. Eksperymentowali na innych dzieciach, żebym ja była bezpieczna? Nic nie poradzisz na to, co zrobili innym. Nie rozumiesz, Shepard. Przeżyłam tutaj, bo byłam twardsza od pozostałych. Właśnie taka jestem. Wyjdziesz z tego twardsza. Silniejsza. Takie ciekawostki. Zinfiltrujemy prowadzony przez Przymierze program podniesienie i podłączymy się do niego. Miejmy nadzieję, że... Kto? Zero, czekaj! Shepard, zaczęli od nowa gdzieś indziej. Podniesienie to program Przymierza. Szkoła dla biotycznych dzieci. Nikt tam nie torturuje dzieci. Wiele rzeczy nie jest takie, jak pamiętam. Dużo się tu działo. Byłam głupia. Teraz zawsze jestem czujna i zawsze strzelam pierwsza. Zbliżamy się do mojej celi, do miejsca, z którego pochodzę. Nie zatrzymujmy się. Skoro mamy ogniwa, wyczuwam jakąś walkę większą. Dobra. Co może być przydatne? Siła rażenia mocy biotycznych. Kolejne ulepszenie. Dobra, stąd przyszliśmy. Co bym sprawdził tutaj? Dobra, tu nic. Oho. Hej, Ares, tu kurę. Tak, mamy tu intruzów. Jeśli mamy ich zabić, musimy pogadać o cenie. Obiecałeś kurę łupów, ale tutaj nic nie ma. Dobra, sprzątniemy ich, a potem cię odwiedzę i porozmawiamy o łupach. Co tu robisz? Najpierw was zabijemy,
a potem się zobaczy. Tacy jesteście? Trzeba będzie go zmusić do zmiany pozycji. Tam podłożyć bombę. Równie dobrze mogę to zrobić na jego zwłokach. Cało Jack. Obstałem, że ten Aresz to jest jakiś naukowiec. Cela Jack, gdzie jest cela Jack? Wyjdź! Wiemy, że tu jesteś. Kim jesteś? Nazywam się Aresz, a wy włamaliście się do mojego domu. Znam cię, obiekcie Zero. Minęło tyle lat. Myślałem, że tylko ja przeżyłem. Mam na imię Jack. Skąd mnie znasz do cholery? Wszyscy znaliśmy twoją twarz, Jack. Wyprawiali z nami potworne rzeczy po to, żeby ich eksperymenty nie zabiły ciebie. Ty byłaś pytaniem, a ja wciąż szukam odpowiedzi. Chyba nie tylko ciebie przywiodły tu wspomnienia, Jack. Próbowałem o tym zapomnieć, ale takie miejsce nie zapomina ciebie. Idzie za tobą. Zatrudniłem tych najemników i wróciłem tu prawie rok słoneczny temu. Powoli odbudowujemy to miejsce. Dowiem się, co odkryli. Jak wyzwolić w ludziach prawdziwy biotyczny potencjał. Ponownie otwieram ośrodek na Teltin. No, chyba nie. Będzie tu pięknie. Ja chciałam to rozwalić. On próbuje usprawiedliwić to, co się tu działo, wykorzystując to miejsce. Zrobiłbyś to samo następnym dzieciom? Przecież sam się o to nie prosiłeś. Część została kupiona od ubogich rodzin z ziemi. Inne porwano z kolonii. Większość trafiła tu tak jak ja. Od batariańskich piratów. Robili z nami takie straszne rzeczy. Musieli mieć jakiś powód. Żaden powód nie jest wystarczający. Zwariowałeś? Przecież sam to przeżyłeś. Możemy wysadzić to miejsce, ale nadal pozostaje pytanie, co będzie z nim. Co mamy zrobić z drugą tobą? To proste. Zostawcie mnie tutaj. Tu jest moje miejsce. No nie. Jack, on jest uwięziony we własnej przeszłości. Ty musisz wyrwać się ze swojej. On chce z powrotem otworzyć to miejsce. Musi zginąć. On zwariował. Nigdy mu się nie uda wskrzesić tego ośrodka. Daj temu spokój. Twoja przeszłość nie musi mieć nad tobą władzy. Dokładnie. Kurwa! Wynoś się stąd! Ale już! Nie warto go ścigać. Całej reszty też nie. Postąpiłaś słusznie, Jack.
Być może. Ten pokój był całym moim dzieciństwem. Daj mi chwilę, chcę się tu rozejrzeć. Nie krępuj się. Nic się nie zmieniło. Ale wszystko jest inne. Używałam tego stołu do wszystkiego. Był moim najlepszym przyjacielem. Kuliłam się pod nim, żeby płakać. Byłam żałosna. Byłaś dzieckiem, a nie byłaś żałosna. Czasem mi się śni, że znowu leżę w tym łóżku i że znowu mnie torturują. Owijałam prześcieradło wokół nadgarstków i próbowałam je oderwać. Nie chcę już więcej tu wracać. Myślałam, że tamten pokój to reszta świata. Baliłam i wrzeszczałam. Na nic się to nie zdało. Widzisz te ślady na ścianie? To tutaj po raz pierwszy zabiłam człowieka. Jeden ze strażników próbował mnie powstrzymać. Ale to ja powstrzymałam jego. Dobra, koniec tego mazgajstwa. Rozwalmy to wszystko w cholerę. No to rozwalmy. Pierwiastkę zero coś dostałem. No, naprawdę mocny quest. Odnośnie tortury na dzieciach w celu uzyskania armii biotyków. Dzieci w ogóle nie powinny brać udziału w takich badaniach, moim zdaniem, ani w wojnach i tak dalej. Przeczkę, możesz ją załagodzić, zanim wyrwą dziurę w grodzi? Zajmę się tym. Tylko zrób zdjęcia. O, już kobiety się kłócą. Zamknij mnie, a rozsmaruję cię po ścianach, suko! Dosyć! Przestańcie, obie! Ta pomponiara nie chce przyznać, że to, co mi zrobił Cerberus, było złe. To nie Cerberus, nie sądzę. Ale zdecydowanie byłaś jedną wielką pomyłką. Pierdol się. Nie masz pojęcia, przez co przeszłam. Może czas, żebyś się dowiedziała na własnej skórze. Właśnie dobrze, że mamy dużo... idealisty, ewentualnie renegata. Nasza misja jest zbyt ważna, by osobiste odczucia miały wchodzić nam w drogę. Mam w dupie odczucia. Po prostu chcę ją ukatrupić. Obie wiecie, z czym przyszło nam się zmierzyć. Zostawcie gniew dla zbieraczy. Mogę odłożyć na bok osobiste urazy, ale tylko do końca misji. Spoko. Możesz na mnie liczyć. Nie chciałabym, żeby zginęła, zanim sama jej nie wypatroszę. Będzie już spokój? Pojawiłaś się w dobrym momencie. W porządku, dopóki ona będzie robić to, co do niej należy. Dzięki, Shepard. Proszę bardzo. To jeszcze takie konflikty. Masz chwilę? Mam dużo pracy, Shepard. Mam dużo pracy. Oczywiście, pani komandor. Nie, to nie. Idziemy do Garusa. Shepard. Masz dla Jasne. Mnie... I tak nic nie robię. Optymalizuję ładunki, planuję trasy, ataku. No, jednym słowem, relaks. Wciąż się zastanawiam, jak się przygotować do tej misji. Ludzie radzą sobie ze stresem inaczej od Turian. Nie przywykłeś jeszcze do ryzykownych tak, operacji? Ale tym razem Miranda, Cerberus i ta SI powiedzieli nam... Żałujesz odejścia z... Nigdy. Wiesz, Shepard, ja chyba nie jestem zbyt dobrym Turianinem. Dobry Turianin wykonuje nawet złe rozkazy. Może narzekać, ale wie, gdzie jego miejsce. Ja nie potrafię siedzieć cicho, być grzecznym, kiedy w grę wchodzi los galaktyki. Jak Turianie przygotowują się do ryzykownych misji? Z reguły dość brutalnie. W turiańskiej flocie obowiązuje ścisła dyscyplina operacyjna, ale ograniczeń osobistych jest mniej niż w Przymierzu.
Dowódcy trzymają nas krótko i wiedzą, że musimy się czasem wyładować. Na statkach mamy sale treningowe, symulatory bojowe, nawet ringi. Wszystko, czego potrzeba do rozładowania napięcia. Członkowie załóg walczą ze sobą przed misją? Oczywiście pod nadzorem. Nie chcemy urazów, które by zagroziły samej misji. To dobry sposób polubownego rozwiązywania sporów. Pamiętam, że kiedyś szykowaliśmy się do ataku na batariańskich piratów. Ogromne ryzyko. Miałem na pieńku z taką jedną ze zwiadu. Głównie stres. Zasugerowała rozwiązanie sporu na ringu. Byłeś wobec niej delikatny? W walce wręcz byliśmy najlepsi z całej załogi. Ja miałem większy zasięg, ale ona była bardziej gibka. Walka była brutalna. Po 9 rundach ogłoszono remis. Obstawiający stracili sporo kasy na zakładach. Dogrywkę urządziliśmy w jej kajucie. Ja miałem większy zasięg, ona była bardziej gibka. O, proszę bardzo. Wydajesz się spięty. Może pomogę ci rozładować to napięcie. Nie wiedziałem, że lubisz sparingi. A gdybyśmy od razu przeszli do dogrywki? Sprawdziłabym twój zasięg, a ty moją gibkość? O, ja nie... Nie wiedziałem, że masz słabość do facetów z bliznami. W całej galaktyce nie ma nikogo, kogo szanowałbym bardziej od ciebie. Gdybyśmy znaleźli jakiś sposób, żeby to zadziałało... Cóż, pewnie... Okej, okay, czyli tutaj będziemy romansować z Garusem. Z tego co wiem, załogę mamy już ogarniętą, więc pozostaje nam zwerbować pozostałą trójkę i zrobić dla nich misję. Co wykonamy w całkiem niedługim czasie, czyli w kolejnych odcinkach. Na ten moment ja wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się i do następnego. Hej.